sumie to, co przyszło mi, gdy żeśmy śpiewali, jest takim mocnym wyzwaniem, bardzo mocnym, w sumie największym wyzwaniem, jakie otrzymaliśmy tutaj na ziemi. Dlatego aż potrzebujemy kogoś takiego jak Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i Ducha Bożego, żeby to zadanie móc wykonać. Żyjąc tutaj na tej ziemi, zdajemy sobie sprawę, że to, co najtrudniej jest nam zrobić i utrzymać w codzienności, to jest czynić dobro i nie ustawać. Chyba nic trudniejszego na tej ziemi nie można było dać, żebyśmy to czynili i żeby w tym wytrwać. Z reguły, kiedy wchodzimy w to i zaczynamy doznawać gdzieś potknięć, szybko rezygnujemy, poddajemy się, zniechęcamy się i uważamy, że w sumie to chyba nie dla nas, to przesada jakaś, to jest za duże przed nami i pewno chodziło o coś jeszcze innego. I powoli gdzieś człowiek dopuszcza do siebie to, że przestaje chcieć się rozwijać, że nie ma już tego pociągnięcia do wzrostu, do rozwoju. Widzimy, jak z małymi dziećmi jest tak samo. One uczą się czegoś małego, później czegoś znowuż. Widzimy, ile cierpliwości musimy mieć dla nich, żeby nauczyć ich tego dobra i żeby oni to dobro chcieli czynić, żeby byli wytrwali w tym dobru, żeby to nie było rozhuśtane. Jednakże tego wyczynu nie osiągniemy bez Pana. I w liście do Efezjan w 2 rozdziale od 8 wiersza czytamy: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kiedy Bóg stawia przed nami te dobre uczynki, zobaczcie, w sumie mamy pięknie postawione przed nami doświadczenie poznawania Jezusa Chrystusa. Przebaczenie, dawanie, mimo tego, że ktoś na to nie zasłużył. Okazywanie miłosierdzia, kiedy ktoś nam nawet za to dobrego słowa nie powie. Jest ten, który stara się za nami, gdy cokolwiek nam się w tym nie uda. Ale jego pragnieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa jest to, żebyśmy nie ustępowali, żebyśmy mimo tego, że nawet jeżeli coś nam się nie powiedzie, to nadal chcieli czynić dobro i potrzebowali Jego, aby to dobro czynić, żebyśmy nie zrezygnowali, byśmy nie opuścili rąk, byśmy nie powiedzieli, że po prostu się do tego nie nadajemy, bo to jest gorsze niż iść dalej i nawet ponosić gdzieś porażki, nawet zrobić coś nie tak. Jest gorzej cofnąć się. Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają i giną. Jednakże wrogowi bardzo często udaje się doprowadzić nas do rezygnacji i wielu wierzących ludzi poddało się, ustąpiło, przestało walczyć o dobro. Zobaczcie, że w sumie, kiedy dojdziemy do nieba, już nie będziemy mieli wyboru między dobrem a złem, bo tam będzie samo dobro. A więc w sumie nasz sprawdzian w niebie już jest nieaktualny. On tylko może się odbyć na ziemi, kiedy tu jest zło, kiedy my mamy problem z sobą, by uczynić dobro. Ten problem może być tylko rozwiązany na ziemi. W niebie już nie będzie rozwiązywany ten problem, ponieważ tam wejdą ci, którzy są w Chrystusie Jezusie. Widzimy, że potrzebujemy krzyża. Panu zależy na tym, żebyśmy byli przejęci tą sprawą. Ponieważ wiele mamy jeszcze możliwości wybaczyć komuś. Z wieloma ludźmi jeszcze możemy się pojednać. Możemy jeszcze usunąć wiele przeszkód, jeżeli my będziemy tego naprawdę chcieli i zobaczymy w tym sens. Sens Chrystusa zobaczymy w tym. Zobaczymy to, że to jest zwycięstwo nad diabłem. Pamiętamy Pawła, który powiedział: chciałem czynić dobro, a trzymało mi się zło. I byłem sam w tym doświadczeniu i składałem wiele ofiar. Według zakonu byłem beznagany. Robiłem wszystko, co zakon kazał, a mimo wszystko, kiedy chciałem czynić dobro, trzymało mi się zło. Nie umiałem sobie z tym poradzić. I kiedy przyszedł Chrystus, dla mnie i dla ciebie stało się to otwartym
otwartą możliwością, aby mieć tą ochotę, tą świętą determinację, żeby czynić dobro i nie ustawać. Tam, gdzie możemy zrobić dobro, cena jest wysoka. Nawet nasza śmierć na krzyżu jest tą ceną. Bo jeśli nie weźmiemy tego od swojej śmierci na krzyżu, to nie damy rady sobie, żeby zrobić to dobro, o którym mówi Bóg. Możemy uczynić jakieś swoje dobro i możemy dyscyplinę chrystusową zamienić na dyscyplinę ludzką. My jako ludzie potrafimy czynić jakieś dobro. I możemy sobie to dobro zrobić jako gwarancję wejścia do wieczności. Ale Słowo Boże mówi, łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nasze dobre uczynki nie wprowadzają nas do wieczności, a więc ucieknięcie od uczynków Chrystusa do własnych nic nie da w sumie, nie wprowadza nas do wieczności. Muszą to być uczynki Chrystusowe, muszą to być uczynki opłacone naszą krwią, naszą śmiercią. To musi być Chrystus w nas. To musi być Jego zwycięstwo. Wróg, diabeł próbuje to osłabić przez własną sprawiedliwość. Poczucie, że ja jestem i tak w porządku. A Jezus zachęca nas i mówi, jesteś zbawionym człowiekiem. Ja cię zbawiłem za darmo, z łaski. Żadne twoje uczynki nie uczyniły tego, żebym cię zbawił. Ale teraz ja chcę w tobie uczynić to, co jest potrzebne, żebyś miał z czym iść do tego nieba, do tej wieczności. Abyś miał te chwalebne czyny, te sprawiedliwe uczynki świętych, to są te uczynki, które my nie uczynilibyśmy bez Chrystusa. Ludzie w świecie są nawet w stanie darować jakiemuś tam złodziejowi czy komuś, dobra, niech ci to zostanie, jak chcesz. Ale to jeszcze nie o to chodzi. Pokonanie nas samych to chyba jest najważniejsza sprawa. Wiecie, ile dobra jest przed nami? Co dzień mamy pełno dobra Chrystusowego do uczynienia. Pełno. To są całe skarbnice z nieba. Tylko w sumie my pozwalamy na to, żeby wróg nas zatrzymał przed tym dobrem, złem, które on próbuje w nas wsiać. Albo zablokowaniem, albo przestaniem zwracania uwagi na Chrystusa, po co żyjemy na tej ziemi. Naprawdę w domach może być zupełnie inaczej, w zgromadzeniu, między ludźmi może być miłość, bo Jezus po to przyszedł, żeby to było na ziemi. On jest pewnym gwarantem, że może być wszędzie pięknie. Bo tam, gdzie jest Chrystus, tam jest zwycięstwo nad diabłem. Tam mogą być inne myśli, inne słowa, inne czyny. Jeszcze możemy to zrobić. Póki żyjemy na ziemi, możemy wygrać z diabłem, ale to kosztuje nas nasza własna śmierć. Nasze własne potrzeby, honoru, nasze oczekiwania od innych ludzi. To jest ta cena, którą musimy zapłacić, żeby zyskać to, co jest w Chrystusie Jezusie. I oby Bóg dał tobie i mi taką świętą determinację nadal pokonywać przeciwności w tym, aby dochodzić do większego poznania Jezusa Chrystusa. Niech to będzie taką potężną zachętą, ponieważ myśmy wystąpili w zupełnie innej dyscyplinie, niż występuje ten świat i wcześniej występowaliśmy. To jest zupełnie inna dyscyplina. Tak biegnijcie, abyście cel osiągnęli. Paweł mówi, ja umartwiam wszystko, co we mnie, aby dobiec i osiągnąć ten cel. Zobacz, każdy z nas, ja i ty, nie jesteśmy doskonali i można byłoby w nas się dopatrzyć wielu łomności. Ale to daje szansę tobie i mi, żeby pokonać to dobrem. A więc chodzi Panu o to, żebyśmy nie zwalczali się tym, że ktoś jest lepszy i czuje się lepszym od kogoś, ale jeśli ktokolwiek ma coś więcej, to żeby to służyło innym dla chwały Jezusa. To jest zwycięstwo nad kłótniami, nad zniewagami, nad szukaniem własnych racji, nad upartością, zawziętością, nad wszystkimi tymi starymi rzeczami, które nas ograniczały jako ludzi, kiedy żyliśmy bez Chrystusa. Chrystus jest zachętą. Zmiecie, kiedy człowiek nie rozwija się w Chrystusie, człowiek staje się letni. Letni jest niedobrym stanem. Człowiek musi cały czas czuć, że mam jeszcze więcej do osiągnięcia w tej dyscyplinie. Zobaczcie, jak człowiek może się zrazić. Ja już 3 razy temu komuś przebaczyłem. A kto doszedł do 77 razy w tym samym? Ręka do góry. Dziwne, co? Jesteśmy tyle lat chrześcijanami, a jeszcze nie mamy tego osiągnięcia nawet. 77 razy 7 w tej samej sprawie. Albo jeszcze więcej, może 490, 70 razy 7. Ale już zmniejszymy do 77 razy.
A więc mamy przed sobą wspaniały cel. Jeżeli tylko diabeł cię drażni i twoje ja jest poruszone, żeby odpłacić czym złym, masz olbrzymią szansę wygrać bitwę i zrobić coś dobrego. Jeśli tylko Chrystus będzie twoim zwycięstwem. Jeżeli będziemy wzywać imię Pańskie w każdej sprawie, wtedy ten osiągnięcie w tym biegu będzie coraz bardziej wyraźny i sukces nasz jest wspaniały. Słowo Boże mówi, że dobre uczynki pójdą za nami. Ile ich zbieramy, żeby one tak poszły, tak gromadnie, żeby zaświadczyły, że my wykorzystaliśmy to, że dostaliśmy w Chrystusie zbawienie. Idzie ileś uczynków za nami i chwała Bogu, ale czy nie może być jeszcze więcej? Czy w Chrystusie jest możliwe więcej? Na pewno. Tylko trzeba, jak człowiek, jak zawodnik, który wstaje do swojej dalszej dyscypliny, jak się budzimy rano, to myśleć dalej o tych efektach biegu, żeby metę osiągnąć, żeby gdzieś nie porzucić tej wspaniałej dyscypliny w Chrystusie Jezusie. Ale to właśnie jest najlepiej osiągalne i każdy z nas wie, kiedy mamy zdrową społeczność z Chrystusem, to łatwo jest nam czynić dobro. Ale kiedy zaniedbujemy społeczność z Chrystusem, wtedy bardzo trudno jest nam uczynić dobro. Nawet wierzyć możemy w to, że w Chrystusie jest nam przeznaczone czynić dobro, ale kiedy mamy je uczynić, po prostu nie umiemy. Ale to jest właśnie wynik społeczności, a nie wynik niewiedzy. My wiemy, że w Chrystusie mamy zwycięstwo nad diabłem, ale brak społeczności pozwala na to, że to zwycięstwo nie osiągamy, że zło pokonuje w nas dobro. Że potrafimy zadusić dobro, bo na przykład uważamy, że temu komuś się to dobro nie należy. Tu już kiedyś mówiliśmy, że Pan Jezus mówił, że nawet wrogowi podasz kubek wody, jeśli jest pragniony. Ktoś może sobie pomyśleć, że ale to się jemu nie należy. A my jesteśmy takim kubkiem, którym Jezus chce się posługiwać jak chce. Do tego jest potrzebny Tobie i mi krzyż. Dlatego Jezus mówił, żeby codziennie wypierać się siebie i brać swój krzyż. Słuchajcie, w tej dyscyplinie, jeżeli nie wyprzymy się siebie i nie weźmiemy krzyża, nie osiągniemy tego sukcesu. Nie ma szansy po prostu, bo my sami przeszkodzimy w tym, aby dobiec do mety prawidłowo. To jest szybko. Diabeł bardzo szybko działa. On przychodzi z takimi myślami, pomysłami, skąd można powiedzieć, że człowiek zaczyna jakby podejrzewać, dziwnie się zachowywać. Wróg próbuje wrzucać jakieś myśli, jakieś pomysły i człowiek zaczyna być dziwny. Nie podejrzewa siebie, ale podejrzewa innych. Niech Pan będzie uczczony. Naprawdę jeszcze jest, nie wiem ile życia jest przed Tobą, przede mną, ale nawet jak żeśmy zmarnowali ileś dni swego życia na przemyślenia, a co, a za co, a po co, a co tam, to wykorzystajmy te dni, które są jeszcze, aby nie tracić czasu na to, ale czynić dobro i nie ustawać. Zwłaszcza domownikom wiary jest napisane. W sumie powinno być to najłatwiejsze dobro, jakie przychodzi nam czynić, bo w tej dyscyplinie chcę osiągnąć sukces, chcę wygrać, a więc powinno być to proste w sumie. Nawzajem sobie świadczymy dobro, okazujemy sobie miłość bratnią, siostrzaną, jesteśmy zadowolonymi ludźmi, bo widzimy, że Jezus Chrystus wygrywa w nas i przez nas. Wiele zła możemy jeszcze zniszczyć. Słowo Boże mówi tak, gdy idziesz przed sędziego, nie myśl sobie, ja mam haczyk na tego kogoś i jak staniemy przed sądem, to sędzia będzie musiał go skazać, a ten drugi może myśleć, ja mam haczyk na tamtego, jak stanę przed sądem, to sędzia będzie musiał go skazać. I tak dwoje idą i mają haczyki i stają przed sędzią i jeden mówi, on to zrobił, a ten mówi, on to zrobił. No i dlatego obydwoje będziecie w Gehennie. Bo Słowo Boże mówi, gdy idziemy przed sędziego, to usuńmy przeszkodę, a gdy staniemy, nie okazało się, że żaden nie miał racji. Ani ten, ani ten, ani ten, ani tamta nie mieli racji, bo nie ustąpili z jakiejś pozycji złej na konto dobrej. A teraz jeszcze jest czas. Zwróćmy uwagę, że sami wiemy, bo żyjemy w rzeczywistości, możemy czytać Biblię, ale jak nas złość weźmie, to jesteśmy w stanie narobić wiele niedobrych rzeczy, co? Ale wiemy, że złość jest złym doradcą. Gniew jest złym doradcą, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Bo społeczność z mężem pokoju pozwala nam mieć pokój w sercu, ale jeśli nie ma tej społeczności z Jezusem, to skąd pokój wziąć, kiedy przychodzi zdenerwowanie?
To jak masz pustą lodówkę, skąd weźmiesz coś, jak przyjdą goście? Nie mamy skąd tego wziąć. Niech Bóg pomoże nam zobaczyć to. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś się czuł gorszy, lepszy. To w sumie odpada wszystko. Nas interesuje to, kto z nas wejdzie do wieczności, do wiecznej radości, do miejsca, gdzie czeka na nas Ojciec. To nas najbardziej interesuje. I kiedy doznajemy, że coś nam się nie uda, to powinniśmy znaleźć w braciach i siostrach nie oskarżycieli, ale tych, którzy by byli w stanie modlić się o to, żeby się nam udało. Komu z nas zależy na tym, żeby komuś się nie powiodło? Niech się komuś nie uda. Nie pasuje do niego. Jezus mówił, że co siejemy, to zbierzemy. A więc jeżeli my nie myślimy, żeby ktoś wszedł do nieba, to my nie wejdziemy do tego nieba na pewno. A więc czyńmy dobro, nie ustawajmy, niech Bóg będzie uwielbiony. Jezus już tu przyszedł, Zbawiciel już tu był. Przyszedł uwolnić nas z naszego zła i dać nam pełno wspaniałego dobra. Kiedy tylko mamy swobodę postępowania, to naprawdę widzimy, ile dobrych rzeczy jesteśmy w stanie uczynić z Chrystusem. I w pracy, w domu, w szkole, gdziekolwiek. Tyle piękna jest w Chrystusie. Dlatego przeznaczeni zostaliśmy do dobrych uczynków. Nie walczmy z naszym przeznaczeniem, bo to bez sensu. Jeżeli Bóg przeznaczył nas w Chrystusie do dobrych uczynków, niech te dobre uczynki w nas będą. To jest tak jak owoc na drzewie. Drzewo, które nie wydaje owocu, Pan mówi, jeszcze zadbam, otoczę opieką, zatroszczę się o to drzewo, żeby wydawało owoc. Nigdy nie myślmy o sobie, że my już jesteśmy w porządku i możemy przestać wzrastać w poznawaniu Pana, w Jego dobru. Nigdy. Rozumiecie? Zastój jest złem. Tak samo jest złem. To jest tak, jakby przestać uwielbiać Chrystusa. Nie myślmy sobie, że stary chrześcijanie, ustatkowany chrześcijanie czy chrześcijanka to są już porządni chrześcijanie. Wcale to nie znaczy. Mogą to być już tacy ludzie, którzy przestali się rozwijać, przestali wzrastać, a mamy wzrastać aż do końca, do pełni. To, że ktoś wygląda spokojnie, wcale nie znaczy, że ten człowiek dalej wzrasta. Bo wzrost to jest dalsze pragnienie Chrystusa i większe kosztowanie w Nim. Gotowość na większe wyczyny, żeby uczynić dobro, wyrwać kogoś, nawet można powiedzieć, że z paszczy diabła, wyrwać kogoś, tak żeby zależało, wyrwać kogoś diabłu. Odebrać kogoś, kto jeszcze jest nadzieja, jest możliwość. Niech Bóg daje nam właśnie tej dobrej konkurencji występować. Czyńmy dobro, nie ustając. Boli, będzie boleć, jeszcze mocno będzie boleć. Jeśli ktoś nie płaci za dobro sobą, to żadne dobro. To nic nie kosztuje, to nic nie warte. To musi być cena. Jezus dał nam dobro, płacąc najwyższą cenę. Także niech Bóg pomoże Tobie i mi. Módlmy się o siebie, szukajmy dobra. Nigdy nie ustawajmy, nigdy nie pokazujmy innym. Wiesz co, daj mi spokój. Ja już osiągnąłem swoje wszystko. To już jest mój najwyższy wyczyn. Więcej nie ma szansy. Niech Pan będzie z Tobą i ze mną w tym, aby tak się stało, abyśmy mieli wielką zachętę. Niech to nas nie, jakby nie deprymuje w tym biegu. Niech to nie mówi, no starałeś się już tyle razy, starałeś się już tyle razy, już wiesz, że to nie wychodzi. Niech to raczej powie Ci, nie wychodzi dlatego, że za mało z Chrystusem, za mało z Panem, za mało myślenia Chrystusa, za mało śmiałości Chrystusa w tym, żeby wygrać z wrogiem. Trzeba przyjść do Pana, paść na kolana i powiedzieć, Panie, jestem nieśmiałym żołnierzem, jestem taki nieśmiały, nie tak jak Ty śmiały, tylko ja tak nieśmiało próbuję podejść do tej sprawy i stale badam, czy to już się powiodło, czy nie. Obawiam się cały czas, że za chwilę coś się stanie i mi się nie powiedzie i boję się pójść dalej. Panie, daj mi śmiałość, żebym przestał się trzymać czegoś swego i żebym puścił się i poszedł dalej w to dobro, żebym zobaczył, jak to dobro się dzieje jeszcze pełniej i pełniej. Każdy z nas ma świadectwo dobra. Gdybyśmy mieli mówić, co uczynił Chrystus z nas i przez nas, to byśmy z radością ogłaszali Jego zwycięstwo nad nami, tak? Bo to zawsze było nasze zwycięstwo nad nami. Bo my sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Pokonani przez Chrystusa staliśmy się Jego wykonawcami tego, co jest miłe Panu. Niech to będzie w Tobie i we mnie każdego dnia. Wygraj z diabłem. Nie ma znaczenia, jaką cenę zapłacisz.
Twoje zwycięstwo jest cenniejsze od Twojej ceny. Niech Chrystus będzie z Tobą. W imieniu Jezusa niech się to dokonuje. Amen. Amen. Amen.